Cześć, ja mam na imię Zygmunt i dziś wam pokażę, jak się zabezpieczyć przed niechcianymi osobami na naszych lekcjach w Microsoft Teams. Jak jesteście ciekawi, to zaczynajmy. Niedawno Microsoft prowadził nową funkcjonalność, żeby można było łatwo zaprosić inne osoby na nasze spotkanie. Widzimy to w zakładce Uczestnicy. W tym miejscu udostępnij zaproszenie. Klikamy w nie, aby zobaczyć, jak to działa. Tu mamy dwie opcje. My po prostu skopiujemy link. Przejdźmy teraz do przeglądarki. Wklejamy link, teraz wybieramy Kontynuuj w tej przeglądarce. Wprowadzamy dowolną nazwę. Zwróćmy uwagę, że w ten sposób nie musimy się nawet logować. Klikamy Dołącz i jesteśmy na spotkaniu jako nieproszeni goście. Może tak zrobić nam uczeń, który jest na lekcji z innego loginu i tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Co zrobić, żeby się zabezpieczyć przed takimi niechcianymi gośćmi? Opcji jest kilka, ale wszystkie dotyczą poczekalni. Najlepiej zrobić to przez kalendarz przed spotkaniem. Wchodzimy w opcję spotkania. W miejscu, kto może ominąć poczekalnie, wybieramy jedną z dwóch opcji. Pierwsza to pełne zabezpieczenie ale męczące przy każdym wpuszczaniu dzieci na lekcję wybierając, że tylko ja. Druga to osoby z mojej organizacji i goście. Tu jest taka sprawa, że nawet jak ktoś będzie chciał wejść, to będzie to musiał być login z naszej organizacji, czyli będziemy wiedzieli, kto to robi. Więc ja rekomenduję tę opcję. Tu oczywiście też lepiej mieć ustawione, że tylko ja jestem prezenterem. Klikamy zapisz. Zobaczmy, co teraz się stanie. Osoba taka trafiła do poczekalni. Jeżeli nie jest z naszej organizacji, teraz to my decydujemy, czy ją wpuścimy na lekcję, wybierając w tym miejscu. W tej lekcji to już wszystko. Jeżeli film był przydatny, daj łapkę w górę i jeśli nie chcesz przegapić kolejnych filmów, zasubskrybuj kanał poniżej. Do zobaczenia. Cześć.